Siemaneczko, witam wam was w dalszej części vloga. I taka niespodzianka, o której wam wcześniej mówiłem. Znaczy mówiłem, mamy do końca co będzie. No ale jednak jest, zobaczcie. Taki będzie oto zestawik. Dzięki uprzejmości firmy Bury, pana Wojtka Burego, prezesa, którego pozdrawiamy, mamy na testy taki opryskiwacz właśnie firmy Bury, Pelikan Hydraulic, 15-metrowy. I będziemy go sobie testować, jeżeli się sprawdzi w moim gospodarstwie. Być może, a może więcej jak może, po prostu zostanie już u mnie. Temat był bardzo szybki, więc jeżeli tą maszynę bym brał, to słuchajcie, na pewno doposażymy ją jak Agro Lovers, zbiornik hydrauliki własnej, po to, żeby 60-teczka mogła sobie z nim chodzić, nie trzeba było dźwigni trzymać i przycisków i manewrować, bo case wiadomo, on co może chodzić i tamtem jemu to nie przeszkadza, ale w momencie, gdy będziemy chcieli podłączyć 60-tkę, własny układ hydrauliczny będzie wskazany, więc to będziemy ewentualnie musieli doposażyć, ale na razie dopiero dojechał, dopiero podłączam, zobaczcie, wszystko muszę tutaj sobie podłączyłem hydraulikę, podłączyłem wałek, podłączyłem sprzęg, zaraz będę załączał sobie tutaj elektrykę powoli, grzebał w tym wszystkim, belka 15 metrów regulujemy z traktora właśnie, tak jak powiedziałem, hydraulicznie, belka wyposażona w oświetlenie LED, tak jak widzicie, seryjnie tutaj za dopłatą, nie wiem, ale tej wersji tutaj to właśnie mamy, czyli wieczorem możemy sobie pryskać spokojnie wszystko. Zobaczcie, tak to wygląda wszystko na zaworach. Filterki już założyłem. Będę dzwonił, dopytywał się, jak regulować zawory stałociśnieniowe. Wszystkie, żeby było jednakowo. No nowa maszyna to jest nowa, wiadomo, słuchajcie, tu nie ma ogumienie kabat polskie, bardzo dobre. Komputer mamy, później wam pokażę Bravo 180, czyli bez GPS-a. Jeszcze się dopytam, bo za chwilę będę dzwonił, do czego mamy pilota, czy do rozkładania zdalnego tego wszystkiego, nie wiem, za chwilę będę wiedział. Rozwadniacz, jak w każdym opryskiwaczu ciągany nowoczesnym, odblokowujemy, ściągamy i możemy działać, mieć butelki, także tutaj wszystko pokażę już, jak będę robił. Pompa. Muszę to wydajności wszystkie, słuchajcie, się tego dowiedzieć. Sterowanie wałek. Nie mamy hydrauliki, ale jeżeli decyduje się zostawić ten opryskiwacz u siebie, no bo jest mi potrzebny, nie ukrywam. Chociaż ceny niestety nawet zniechęcają. Chociaż, słuchajcie, z drugiej strony porównując marki zachodnie, nie wiem, Hardy, Bóg wie jakie tam. Tak naprawdę oni też korzystają z tych najlepszych części włoskich, czy tam jakichś oryginalnych, które tutaj z polskich opryskiwaczach lepszych marek, tak jak Bury, są stosowane, więc jeżeli rama stabilna, wszystko będzie mocne, po co przepłacać, po co płacić? No teraz kolega, Marka, pozdrawiamy, nie wiem jaka szerokość, chyba szersza, ale litrów też niewiele więcej i ma ofertę Amazonę w nowej jakiejś tam, wiesz, osłonie beczki 58 tysięcy euro. No słuchajcie, jeżeli doposażymy go w hydraulikę, to już będzie na maksa i w tej, przy tej obecnej cenie ten opryskiwacz będzie kosztował na 100 tysięcy netto, a 250 tysięcy netto, no to jest chyba różnica. Ja uważam, że należy wspierać to co nasze, to co dobre, to co swoje. A naprawdę pan Wojtek tutaj się przykłada do tego co robi, do modernizacji, słucha opinii klientów i wyposaża w to co najlepsze. Także po trójnedzie możemy sobie założyć na przykład rozlewaki RSM-u i tak dalej. Belka dzielona jest na 5 sekcji, całość rozkładana hydraulicznie, stabilizowana hydraulicznie. Końcówki mamy 0,3, niebieskie na ten moment, można sobie dołożyć jakie kto sobie życzy. Zbiornik o pojemności 2000 litrów, w moim przypadku belka 15. Niekształtne pola, akurat tak chciałem też. Słupów masa, także przy większej belce byłby to kłopot. Mieszadło, które mamy cały czas włączone podczas pryskania. Tutaj mamy rozwadniacz. Z rozwadniacza ściągamy sobie całość tak na dół. No i mycie opryskiwacza u góry dysze. Zaworem, a tutaj też do mycia główny zawór ciśnieniowy.
pompa. Zobaczymy, gdzie ma napisane. Z wyjściem właśnie, które mnie bardzo interesuje, bo jeżeli bym kompletował ten opryskiwacz do siebie, co nie jest wykluczone, na zaczepie skrętnym, zobaczcie. Także nie ciągnie, nie dźwiga, jest wszystko ustawione w takiej właśnie oto pozycji. Komputer później Wam pokażę. Lampa ostrzegawcza mamy, słuchajcie. Przy włączeniu świateł se chodzi. Wszystkie tutaj elektrozawory. Zawór wyrównujący ciśnienie. Tak jak mówię, no co jest każdemu potrzebne. Komputer Bravo 400 rozwiązaniem by był na pewno dużo lepszym, bo bardziej wygodnym. Tu mamy komputer T-Jet. Patrzyłem, jest droższy niż Bravo 180, ale też w zupełności nam wystarcza. Całe sterowanie ustalamy sobie. Ja ustaliłem 250 litrów na hektar, niebieskie końcówki, później Wam pokażę, jak to w środku wygląda. Woda nam się nagrzeje do wieczora, żeby no wiadomo, wiaterku nie ma, ale nie będzie go wcale. Wiecie o tym, że wieczorem jest pryskać dużo lepiej. Też będę chciał zobaczyć wieczorem, jak wygląda sterowanie tych LEDów. Także co, no trzeba, słuchajcie, jak mówię, żebyście mnie źle nie zrozumieli, ja nie neguję Hardiego, nie neguję innych opryskiwaczy, ale uważam, że jakościowo na przykład polskie firmy, tak jak Bor, robi bardzo dobre maszyny, 3 razy tańsze. Więc co komu potrzebne, na co kogo stać, tak? Jeżeli mamy do wyboru i możemy sobie gdzieś tam przemyśleć, no nie wiem, kula ma napę, no, napa jest bardzo dobrą maszyną też, tylko nie wiem, kosztuje, nie wiem, jaki jest koszt napy, wiem, jaki jest koszt Amazone, tak? A firmy produkujące opryskiwacze w większości korzystają z rozwiązań sprawdzonych, czyli z pomp jakichś znanych marek, z zaworów, z całej elektroniki, czy z końcówek najlepszych firm, jakiś tam, nie wiem, T-Jetta, Lechlera, Bóg wie, jakiś tam jeszcze, więc no co ten Amazon może więcej dać, no jakość może tej stali, no na pewno jest, ale trzykrotność. Opryskiwacz nie jest też maszyną, która pracuje, słuchajcie, jak ciągnik w niektórych gospodarstwach, w moim przypadku ten 365 dni w roku, nie? Więc należy to pośrodku gdzieś tam sobie wyważyć. Tym bardziej, jeżeli ktoś nie bierze na zwrot, naprawy i tak dalej, więc wtedy uważam, że powinien skorzystać sobie z rozwiązania, jak mówił Nikoś, dysba, wszystko co polskie i tylko polska wódka mu służy. Tak samo, słuchajcie, jest chyba w tym przypadku. A chcemy opryskać 6,5 hektara, więc dobierzemy sobie, słuchajcie, środek. W tym roku kukurydzę pryskamy nikosulfuronem i mocarzem. Na chwasty jednoliścienne, na chwasty dwuliścienne. W dawce robię peżowej, bo nie wiadomo, gdzie tam coś się trafi, chociaż u mnie peżu nie ma. 0,7-0,75 litrów na hektar. I mocarz w dawce jada. Ja akurat są niesprzyjające miary warunki, więc daję, żeby ta komosa zlikwidowana została 22 gramy. Od 0,2 do 0,22 gramy na hektar. Takie opakowanie mam na 3 hektary. Jest tu, mamy jeszcze sobie pudełeczko od Big Milków dorobione. No i co? No i sobie włączamy, słuchajcie, w tym momencie już mamy tu włączone mieszadło. Załączamy tutaj, żeby nam woda sobie leciała. I najpierw zaczniemy od granul, czyli od mocarza. Teraz Robert tam wrzuci do wora. Mamy zasypane. Bierzemy, chcemy. W zasadzie po proszku nie musimy tego płukać, ale po tamtym będziemy, to Wam pokażę, jak to działa. Tu się, zobaczcie, miesza, teraz będzie nam się mieszało porządniej. Jak to nowy, tam gdzieś mamy, obejmę niedokręconą opaskę, bo nam woda kapie. Musimy się dokręcić. Robert! Trzeba opaskę dokręcić, bo nie dokręcili opaski. Klucz 7 przynieś, taki mały, na ten, żeby dokręcić.
Jak dużo ci się nie daje, trzeba wężyk dokręcić. I zobaczcie, tu nam wszystko się miesza. I żeby sobie od razu ściągnąć i banieczkę popukać, zamykamy. I żeby ciśnienie dać, słuchajcie, włączamy bańkę i ściągamy całość. Ok, bańka wypłukana, włączamy dalej nasz rozwadniacz. Zaraz bańki się zabierze do... Kolejny nitrosulfuron. Teraz pójdą do worka. Druga. Zamykamy. Przełączamy poprzek. Ok, wszystkiego się uczę, ale się nauczę. Robert, prośba, ty nie siedź w samochodzie, tylko działaj coś. Butelki zaraz się zaniesie. Włącz wodę, dolejemy do pełna i zmykamy na pole. Słuchajcie, pryskamy kukurydzę. Jesteśmy już na polu. Na mniejszych polach to kawałka wam nie nakręcałem, bo za dużo kręcenia, w sensie kręcenia kierownicą, a ja nie mam takiej wprawy jeszcze. Z chęcią posłucham waszych rad. Ja nie będę się mądrował, bo dopiero to jest, powiedzmy, mój drugi czy trzeci dzień pryskania ciąganym opryskiwaczem. Kiedyś pryskaliśmy, ale to Patryk pryskał. Też właśnie opryskiwacze Bury, tylko z GPS-em. I on sam jakby ułatwia pracę, tamten komputer, bo sam rozłącza, jak zajeżdżamy, pokazuje, gdzie wjechać babkę. Także, ale już uważam, że ten też w zupełności wystarczy. Robert biega, liczy mi rydliny, żeby łatwiej było mi wjechać. Wiadomo, że mniejszym opryskiwaczem, w sensie opryskiwaczem zawieszanym jest łatwiej podjechać na mniejszych polach, gdzieś tam, nie? Tutaj chwilą ze słupem się uprałem, ale nie było żadnej tragedii. Kukurydza jest ładna, jak widać. Też ostatni też jej wspomógł. Miejmy nadzieję, że gdzieś tam będzie sobie jeszcze padało, bo nadają właśnie jutro. Także słuchajcie, tu już nie będę poziomował, bo ten kawałek krzywo. Pasty tam tak naprawdę dopiero się gdzieś tam wynurzyły, więc tutaj znowu nam taki cypel, musimy wziąć ileś redlin, ileś nie, Robert musi policzyć, ja muszę zatrzymać się. Włączamy sekcję, wyłączamy, później wam pokażę na komputerze, jak to wygląda. Jedziemy z prędkością, powiedzmy, 5,5 do 6 na godzinę. I sobie go obniżymy. Poziomowaliśmy jednak bardziej. Teraz dojedziemy, wyłączymy. Bo teraz musimy odliczyć redliny. Ja zobaczę, jak Robert stoi, podług tego sobie tutaj, słuchajcie, wezmę do płotu, a cofnę do końca, żebym tutaj sobie mógł jakby zrobić od jakoś tak będzie. Muszę, nie śmiejcie się ze mnie, bo muszę się do wszystkiego przyzwyczaić. Większość z was ma, o, napędzik sobie wrzucimy. Takie opryskiwacze ciągane, więc możecie dużo więcej powiedzieć niż ja. Na pewno jest to wygoda, bo opryskamy sobie dużo więcej pola jakby za pierwszym razem. Za jednym razem, że tak powiem. O. Dobra, tu już jesteśmy. Teraz muszę zliczyć, dokąd sięgałem, żeby na kupę nie opryskać, a wjechać później do Roberta w skos. Dobra, jechaliśmy tutaj, czyli mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No czyli tak naprawdę wyłączę tylko jedną lancę, bo nie chcę zostawić Jerska, czyli włączyły jedynkę.
i lecimy sobie. Czy już włączamy, on sobie dostosowywuje. Założymy dwie rydyny na kupę, gdzieś tam pewnie trochę. Trochę więcej. Żeby nie zawadzić w płot. Zobacz, za bystro. Ten już nie zjarzył, co się dzieje, zamiast tam coś na tamtej, którą stoi. Włączamy tą jedyneczkę brakującą. Żeby było do końca. Wiadomo, słuchajcie, że w sytuacji, gdy... mamy kukurydzę małą, mleko już się mieści ładnie. Jakby będzie duża, pewnie koła by już gniotły. Stąd mój pomysł właśnie, że powinien być opryskiwacz wyposażony, jeżeli bym ja dla siebie brał specyfikacji. Właśnie w swoją hydraulikę 60 wtedy nie gniotłaby mi redyn, jakbym większą odżywką pryskał czy coś, nie? A z kolei, no jak on w którym codziennie ładuje, to tam gdzieś zmienia koła na wąskie. Bez sensu, bo 60 da sobie radę, a za wąskie koła zapłacę. Gdyby on tylko chodził o pryskiwaczu, to rozumiem. Więcej zapłacę za koła niż za hydraulikę do tego opryskiwacza, załóżmy, nie? Idziemy sobie szybciej. Na pewno z wielu was może mi powiedzieć: słuchaj Krzychu, lepiej trójką, na dużym polu, wolniejsze obroty, ale słuchajcie, tak naprawdę mówię, to są moje początki, więc dostałem wytyczne instrukcje przez telefon, żeby jechać koło 6 km na godzinę, wtedy to najlepiej, 3,5 bara. Litry wiadomo, on sam sobie zachowuje, tak? Tu jest akurat 5 hektarów pola, więc taki zacny kawałek. W miarę łatwo nam tu jest gdzieś tutaj robić. Kurzyło się ostatnio, więc nie zakurzyło cały sprzęt. Ale już po tym deszczu, który dał nam w sobotę 15 litrów, już nam się, słuchajcie, kurzy, że tak powiem, znowu, ale jutro nadają deszcz, więc miejmy nadzieję, ponieważ ze słomą będzie bardzo duży kłopot. W moim przypadku, gdzie potrzebuję sporo do bydła, no i te plonowanie zbóż pozostawi nam wiele do życzenia. Niestety, żadnych rekordów w tym roku miał nie będę. Z tego już widzę, a wręcz przeciwnie, nie będę miał się czym chwalić w ogóle. Daj Boże, bo dał jak najwięcej, stąd i cena dla was, u których z was padał deszcz i osiągniecie falne plony, to czego wam oczywiście życzę, zarobicie sobie sporo pieniążków, jest to ciężka praca, więc nie ma tylko zazdrościć. Tak jak widać, także mówię, jeszcze tutaj komputer ma wiele funkcji. Ja tak na spokojnie, gdy będę grzyba pryskał, to będę się więcej tym zajmował. Na razie czas nagli, bo koszenie łąk, lucerny, kończyny już w dróbce i też nadają, więc chcę pokończyć tą kukurydzę, słuchajcie, i mieć, tak powiem, wszystko z głowy. Jeśli chodzi właśnie o tą hydraulicę, o której mówiłem, jeżeli będziecie kupować opryskiwacz, właśnie zwróćcie uwagę, żeby miał własną hydraulikę, bo nawet w tym case, jak dam hydraulikę, zobaczcie, do góry ona się trzyma, ale jak ruszysz ciśnieniem czegokolwiek, ona wyskoczy, trzeba ją trzymać też ręką, nie ma jak w dużym ciągniku, że masz takie psztyki i ona zaskakuje, tak jak w nowszych modelach być może jest. Więc przydatna na pewno bardzo sprawa, zresztą oglądałem też na kanale AgroLovers, że właśnie mają taki samopryskiwacz i dołożyli sobie hydraulikę też, bo jest to naprawdę fajnie i wygodnie, można i 60 innym ciągnikiem prostszym sobie zrobić, tak? Wiadomo, że wtedy większy hałas, kabina nie zamknięta, trzeba by w masce jeździć i tak dalej, i różne takie historie, ale no, tak to wygląda. Na ten moment fajnie mi się podoba, przede wszystkim hektarów jest sporo tej kukurydzy, to słuchajcie, możemy sobie dużo przyspieszyć nasze zabiegi. Dobra, będziemy wyłączać, bo tu jest niestety sklina. Jest niestety sklina. Zbiec, jaka gielica się wdała przy miedzy, przy orałem. No i wycofujemy.
Robert tam już odliczył. I właśnie to jest ostry klin, także tam będę musiał zrobić cofny ten narożnik. A tutaj, panie, lecimy. Dużo łatwiej wam powiem, co na ulicy, trzeba się zastanawiać. A tak Robert już nam pokazał, że to jest 18, bo bierzemy 9 jedną lancą. Już z piąteczką lecimy. Z kółeczką lecimy ze skosa. Środek. I jedynka. Zobaczcie. Tak oto. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli to jest praktycznie ostra faza, którą możemy pryskać tym wyskiwaczem. Zielska się nam tutaj wysypało. Miejmy nadzieję, że zaskutkuje. Żeby wam pokazać, jak działają LEDy. Jeszcze nie wiem, jak dokładnie się tym obsłużyć. Mam pilota, zobaczcie. W ręku. Robert siedzi w kabinie. I tak wygląda opryskiwacz wieczorem, gdzie świecą nam LEDy na całe nasze pryskane miejsce. Może odejdę, żeby było bardziej widać, bo tutaj mamy sobie go włączamy i włączamy pilotem. Są cztery przyciski, nie wiem do czego, jeszcze nie obgarnąłem tego, słuchajcie, wszystkiego. Mamy po prostu, wiem, że jak je włączyć i wyłączyć. Ciemno, jasno. Robert, dodaj tylne halogeny. Plus halogeny, wyłącz. Teraz składaj, spróbuj złożyć ją powoli. Robert nie ma wprawy, także musi go zrozumieć. Ale już ogarnia chłopak, co się dzieje. Zobaczcie, tak to wygląda. I składaj. Mam nadzieję, że w nocy będzie coś z tego tutaj wszystko widać. Przynajmniej światełka, jak to wygląda. Zobaczymy. Oświetliłbym, żeby widział. Z pilota. Czyli widzicie, że nie jest trudne, skoro Robert ogarnia sobie to prawie lepiej jak ja i szybko. Wie, że ma dociągnąć i opuścić. No i super, słuchajcie. Widzimy się przy te dwójce dalej, jak będziemy to robić. O, taki bajer jak choinka. 6 maja roku pańskiego, wiadomo któremu. Robercik ze mną, tu zobaczcie, 60 w pełni. A nakręcę wam tak króciutko tutaj, bo taka ciekawostka. Taki rzeszczy jeszcze nie robiłem. Mianowicie, zobaczcie, tu mamy taką kończynę. A mamy kilka procent trawy jest tylko. I pryskamy sobie to, słuchajcie, takim czymś. Pierwszy raz. Gnactis, to jest produkt Timaka. Robimy sobie test na połowie pola. Produkt ma zwiększać nam ilość masy zielonej, także porównamy sobie w belkach przy prasowaniu, słuchajcie. Słońce ma się ku zachodowi, jak na odżyweczkę idealnie. Jakby kogoś ciekawiło, co zawiera, także tu jest azot mocikowy, że to jak fosforu, potasu, bor, miedź, molibden, w ogóle masa mikroelementów i wyciągi z alg morskich i zawiera dwutlenek krzemu. Stosujemy 3 litry na hektar. Można stosować w lucerni na przykład i w kończynie. Także po ścięciu ma nam to powodować, słuchajcie, szybsze odbijanie roślinek. Popłukana banieczka, że szybciej to będzie odrastało. Pewnie w warunkach suszy też jakby, bo to działa na zasadzie, z tego co tutaj się dowiedziałem, dlaczego macie znaczek DNA. Zmiany jakby w kodzie DNA, ale to nie wpływa na zmianę. Nie wpływa na zmianę, że roślina nie jest modyfikowana genetycznie jakby, tak? Czyli jest produkt dozwolony, produkowany gdzieś tam we Francji. No ciekawostka, słuchajcie, zobaczymy. Ja chcę porównać sobie, czy zwiększy tą masę zieloną, już widzę, kończyna już ładnie, fajnie sobie tutaj odbija. To jest
W zeszłym roku była pierwsza skoszona, w tym roku jest druga skoszona. Jeżeli dojdzie do poletek, bo Dominik dzwonił, pytał, teraz nic nie mówił, do poletek zielonkowych, to właśnie tu będziemy robić. Ogwicie poletka kukurydziane. Także zobaczymy, co ten produkt nam tutaj... Jest to tak właśnie, jak powiedziałem, nowość. Zobaczymy, co ten produkt nam da. Ciekawostka po prostu. Ja wam pokażę, ile, czy będzie więcej belek, więcej masy. Dokładnie musielibyście jeszcze, ja to nie potrafię powtórzyć dokładnie, gdzieś poczytać o tym kodzie DNA, jak to zmienia. On jest tak samo w zbożach stosowany, z tego co widzę tutaj, to dużo zboża, rzepak, słonecznik, kukurydza, też ziemniaki, buraki cukrowe. Jest cała gama tych produktów właśnie na te DNA nowych w tym roku. Będziemy testować, zobaczymy. Także fajnie zobaczcie, się odznacza. Tutaj była Wyżyna Gnojowica. Wszędzie porówno, także na połowie damy to. I będziemy widzieć, co się dzieje.